Jarku, niestety! Obalą cię kobiety! Jarku, niestety! Obalą cię kobiety! Jarku, niestety! Obalą cię kobiety! Kolejny gliwicki strajk kobiet przeszedł w środę ulicami miasta. Tym razem do wspólnego protestowania organizatorki zaprosiły także pracowników gastronomii. Ci w związku z ogłoszoną w środę decyzją rządu będą zmuszeni do odwołania przygotowywać posiłki wyłącznie na wynos i na dowóz. Od soboty zamknięte zostaną także galerie handlowe i placówki kultury, takie jak kina, teatry czy muzea. Natomiast jeśli liczba zakażeń przekroczy od 70 do 75 tysięcy zakażonych na 100 tysięcy mieszkańców, czeka nas całkowity lockdown. Do protestujących dołączają zatem kolejne branże dotknięte rządowymi obostrzeniami. Rozszerzyły się też żądania ogólnopolskiego strajku kobiet. Poza pokojową dymisją rządu, wśród 13 przedstawionych w niedzielę postulatów jego reprezentanci domagali się nie tylko aborcji na żądanie, ale także świeckiego państwa, poprawy kondycji publicznej ochrony zdrowia, odśmieciowienia rynku pracy czy realnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. W środowej gliwickiej manifestacji wzięli więc udział nie tylko zwolennicy liberalizacji przepisów aborcyjnych, ale także przeciwnicy rządów Prawa i Sprawiedliwości.